Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się debata na temat roli miast w polityce międzynarodowej. Mieszkańcy ulic Kossaka i Fałata wciąż obawiają się podtopień związanych ze zwiększonymi opadami deszczu. Na zakończenie bożonarodzeniowe jasełka w wykonaniu przedszkolaków z bajkowej krainy. Czy miasta zaczynają zastępować państwo w polityce międzynarodowej? Pytanie to było tematem przewodnim debaty, która odbyła się w środę w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. W praktyce politycznej Unii Europejskiej już 60% środków rozwojowych dystrybuowane jest przez regiony. Coraz częściej wskazuje się też, że to lokalne wspólnoty kształtują polityki rozwojowe regionów państw Europy. Czy tak rzeczywiście może być w przypadku Słupska? W dyskusji z mieszkańcami udział wzięli prezydent Słupska Robert Biedroń, pełnomocniczka prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji Beata Maciejewska, publicysta polityki, pisarz i członek Rady Programowej Zielonego Instytutu Edwin Bendyk, a także ekonomista i ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju Dariusz Szwed. Debatę poprowadził prezes zarządu Zielonego Instytutu Karol Zamojski. Jakie zmiany czekają Słupsk na przestrzeni najbliższych kilku lat? Moja praca i zadania obejmują wszystkie obszary, od żywności w mieście po energię, poprzez kwestie zagospodarowania przestrzeni publicznej, tak żeby ona była jak najbardziej przyjazna. Zrównoważony rozwój to jest taka bardzo inteligentna koncepcja, która ma łączyć kwestie środowiskowe, gospodarcze i społeczne i sprawiać, żeby one wszystkie rozwijały się jak najbardziej trwały sposób, a jednocześnie jedna nie wykorzystywała innej. Czyli jeśli mówimy na przykład o dobrej żywności, to takim przykładem zrównoważonego rozwoju zastosowanego w żywności w mieście jest korzystanie z dobrej, lokalnej żywności produkowanej blisko, bo to wzmacnia zarówno lokalnych rolników, producentów, wytwórców żywności, powoduje, że ludzie, którzy z tej żywności korzystają, są zdrowsi i wzmacnia rynek, a także wzmacnia oczywiście środowisko, które powinno być chronione. Ja dzisiaj chwilę chciałabym się skupić na kwestiach energetycznych i powiedzieć o tych sprawach. Zleciliśmy w Urzędzie Miasta, w samym budynkach należących do Urzędu Miasta, sprawdzenie, ile mamy żarówek, ile mamy punktów świetlnych. Dostaliśmy taką listę, a następnie poprosiłam dwie osoby, jednego pana z firmy słupskiej, zaraz przeczytam nazwę, bo on zrobił to dla nas za darmo, więc chciałabym go wymienić, Eco Energy, które w Słupsku funkcjonuje, a także naszego eksperta Zielonego Instytutu Ludomira Dudę, o to, żeby powiedział, ile, mając takie punkty świetlne, gdybyśmy wymienili je na LED-owe oświetlenie, ile możemy zaoszczędzić. Mamy dwa szacunkowe wyliczenia i okazuje się, że to jest oszczędność roczna w wysokości od 35 do 50 tysięcy rocznie w jednym budynku. My jeszcze przed zwycięstwem Roberta Biedronia w kampanii wyborczej wskazywaliśmy, że obniżymy rachunki mieszkańców i mieszkanek Słupska o połowę, rachunki za energię. To się oczywiście nie staje z tygodnia na tydzień, natomiast wyliczenia, o których wspominała Beata, dotyczą każdego mieszkańca, bo każdy z nas może wymienić oświetlenie na energooszczędne. Każdy z nas też może wystąpić na przykład do Funduszy Ochrony Środowiska o wsparcie na przykład docieplenie budynku czy zainstalowanie paneli słonecznych na dachu. Jest to proces, który będzie trwał w najbliższych latach i mamy nadzieję, że na koniec kadencji będziemy rzeczywiście mogli wspólnie z prezydentem rozliczyć się z tego zobowiązania. Ale 2018 to nie jest koniec tej transformacji, to jest dopiero pewien jej etap i chciałbym dzisiaj, czego jeszcze nie uzgodniłem z panem prezydentem, ale będę Roberta Biedronia do tego namawiał, żeby ogłosić, że Słupsk stanie się miastem bez surowców nieodnawialnych, bez surowców kopalnych w 2030 roku. To oznacza, że miasto nie będzie musiało z zewnątrz kupować ropy, kupować węgla czy kupować innych surowców energetycznych, tylko będzie tę energię wytwarzać na własnym terenie bądź w regionie. Miasto z dobrą energią to miasto z dobrym klimatem, a klimat to nie jest tylko energia, ta, o której mówimy, ale to też energia mieszkańców i mieszkanek.
wspólna energia. Jeśli nie będzie w mieście systemu komunikowania takiego, w którym poszczególne podmioty, interesariusze, struktury miejskie nie będą mieli się ze sobą komunikować, nie uda się uzyskać efektów, o których mówimy, czyli zrównoważonego rozwoju, czyli modernizacji. Kultura jest tutaj kluczowym elementem, który wytwarza zupełnie nową, czy może wytwarzać zupełnie nową jakość komunikowania w mieście, ale kultura nie rozumiana jako sposób na spędzanie czasu wolnego, a sposób na spotykanie się i komunikowanie. I teraz chodzi nie o to wyłącznie, żeby instytucje robiły inną kulturę, czy inaczej robiły kulturę, ale chodzi o to, żeby spróbować skomunikować ze sobą podmioty, które pozornie ze sobą nie mają wiele wspólnego, a więc przedsiębiorców, a więc branżę turystyczną i rozmaite inne branże z mieszkańcami, tak, żeby spróbować wytworzyć język, w którym będziemy mogli mówić wspólnie o jakiejś nowej modernizacji, o nowym rozwoju, o nowym pomyśle na rozwój. Przyglądamy się polskim miastom. Zaczęliśmy od metropolii, ale zakończyliśmy nasz projekt rankingiem porównującym jakość życia w polskich miastach powiatowych. Porównaliśmy 66 miast, również Słupsk. No i tam bardzo ciekawe konkluzje wyszły, bo takim przekonaniu dosyć powszechnym dotychczas było, że im większe miasto, tym żyje się lepiej, ponieważ wiadomo, oferta kulturalna jest większa, łatwiej dostęp do pracy. Okazało się z naszego rankingu, że nie musi być to prawdą. Znaczy, Słupsk akurat plasuje się w połowie naszej stawki, ale w pierwszej dziesiątce jest takie miasto chociażby jak Ostrołęka, prawda? W związku z czym widać, że wielkość nie musi mieć znaczenia, jeśli chodzi o jakość życia i że można wymyśleć miasto właśnie takiej wielkości, około 100-tysięcznej, jako świetne miejsce do właśnie codziennego funkcjonowania, do pracy, do odpoczynku. Przybyli na spotkanie mieszkańcy, wzięli aktywny udział w debacie, dzieląc się zarówno swoimi spostrzeżeniami, jak i obawami związanymi z oszczędnościowymi planami Urzędu Miejskiego. Zwiększająca się rola społeczności lokalnych sprawia, że trend globalizacji tak mocno w ostatnich latach propagowany jest obecnie w odwrocie. W ramach szukania oszczędności prezydent Robert Biedroń wniósł szereg autopoprawek do projektu tegorocznego budżetu. Największe cięcia dotknęły planowanych na ten rok remontów i modernizacji. Sporo obaw, zwłaszcza wśród mieszkańców ulic Kossaka i Fałata, wzbudziło usunięcie z planu budżetu prac nad usprawnieniem spływu wód opadowych kolektorem numer 9 do rzeki Słupi w rejonie ulicy Poznańskiej. Oszczędności musimy szukać wszędzie, jak najbardziej. Ważne są wszystkie ulice, inwestycje w mieście Słupsku, żeby życie nasze ulegało zdecydowanej poprawie. Ale jeżeli tu, w tej chwili, w tym miejscu, gdzie stoimy, jest pierwszy etap uzdrawiania sytuacji zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Piastów, a szczególnie chronienie ulicy Kossaka, Grodgera, Fałata przed zalewaniem przy opadach nawalnych, takich gwałtownych burzach, które występują o różnej porze dnia i nocy i stawia w gotowości mieszkańców w każdej chwili, gdy słyszymy tylko odgłosy jakichś grzmotów. Zrealizowano w roku wyborczym jeden projekt, który stoję do niego plecami. W tej chwili pod tym parkingiem i jezdnią jest wybudowany nowy zbiornik retencyjny za blisko 1 000 000 zł. Ten zbiornik bez dalszych inwestycji, bez dalszych kroków poczynionych w zlewni kolektora numer 9, to są wyrzucone pieniądze nie tyle w błoto, co w wodę, można tak to obrazowo nazwać. Oddany niedawno kolektor przy ulicy Fałata nie jest według mieszkańców wystarczająco wydajny i zwiększone opady deszczu mogą doprowadzić do ponownych podtopień zlokalizowanych w okolicy budynków. Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zorganizowała jasełka bożonarodzeniowe wystawione przez dzieci z grupy 4 przedszkola miejskiego numer 31 imienia Bajkowej Krainy. Chrystus się rodzi na to swobodzi, a nie lękają, które witają, pasery się mają, będę zamykają, cuda ogłaszają. Przedszkolaki przedstawiły program bożonarodzeniowy z udziałem tradycyjnych postaci biblijnych i bohaterów znanych bajek. Nie zabrakło również kolęd i pastorałek, które w interpretacji dzieci brzmiały niepowtarzalnie i wyjątkowo.